Znałem Patryka i Maćka już, znam ich od kilku lat, znam Grześka od kilku lat. Kilka miesięcy temu otrzymałem informację, że pojawił się pomysł ponownego prowadzenia kursu terapii punktów spustowych, który był kiedyś prowadzony, i padło pytanie, czy bym nie był zainteresowany takim kursem. Bez wahania odpowiedziałem, że tak, ponieważ w gabinecie bardzo często korzystam z tego narzędzia. Te punkty występują, można by zaryzykować stwierdzenie, u każdego pacjenta, który trafia do nas w gabinecie, więc mając takie narzędzie w ręku, praktycznie u każdego z pacjentów możemy tą metodę zastosować. Może to być metoda sama w sobie do pracy z dolegliwościami pacjenta, bądź może być fajną metodą wspomagającą inne metody terapeutyczne. Jestem od 17 lat masażystą, od około 10 fizjoterapeutą. Prowadzę obecnie swój gabinet fizjoterapii w Krakowie. Jestem też studentem 5 roku osteopatii w Akademii Osteopatii. Co więcej, jestem nauczycielem masażu, jestem egzaminatorem masażu, więc również od około 10 lat pracuję jako praktykujący fizjoterapeuta oraz czynny nauczyciel masażu i przedmiotów związanych z masażem. Tą wiedzę, którą poznawałem przez lata i stosowałem w gabinecie, i widząc, że ona jest skuteczna, to właśnie to chcę przekazać w czasie tego szkolenia. Bardzo skutecznej i szybkiej pracy z bolesnymi punktami, które mogą powstawać w przeciążonych mięśniach. Ta praca potrafi dać bardzo dobry efekt u pacjenta w postaci zmniejszenia bólu, poprawy jakości ruchu, zakresu ruchu. Więc jakby szybkie zmniejszenie dolegliwości u pacjenta bardzo dobrze nastraja pacjenta do dalszej terapii, jak również staram się pokazać inne zaburzenia, które mogą być związane z występowaniem punktów spustowych w mięśniach, więc tak naprawdę jeszcze oddziaływanie napiętego mięśnia na przykład na struktury nerwowe czy struktury naczyniowe i związane z tymi chociażby objawy pseudoneurologiczne, pseudokorzeniowe czy przypominające problemy z naczyniami tętniczymi czy żylnymi. Kurs to oczywiście wprowadzenie teoretyczne, historia punktów spustowych, zasady ich opracowania, to wyjaśnienie, dlaczego powstają, w jaki sposób powstają, co sprawia, że te punkty bardzo często utrzymują się pomimo naszej terapii, zalecenia dla pacjenta, które powinny pacjentowi pomóc w autoterapii i zapobieganiu nawrotowi tych punktów. No oczywiście główna część praktyczna związana z nauką opracowania punktów, przede wszystkim technikami napięcia i przeciwnapięcia, techniką kompresji ischemicznej, technikami poizometrycznej relaksacji mięśni. Narzędzie, które nie sprawia dużych trudności w opanowaniu, ponieważ podstawowa znajomość anatomii, która jest w ramach studiów, plus to, co jest nauczone w ramach szkolenia, pozwoli na bezpieczną i skuteczną pracę z pacjentami. Osoby, które ukończyły szkołę masażu, czy są również na ukończeniu szkoły masażu, uważam, że również z powodzeniem mogą na ten kurs przyjść i nauczyć się tej terapii. Na podstawie objawów, które zgłosi pacjent, dopasować konkretny mięsień z konkretnymi punktami, które mogą być za te objawy odpowiedzialne, i w ten sposób podjąć pracę, więc będzie umiała szukać przyczyny dolegliwości, z którymi przed pacjent, będzie umiał odnajdywać punkty i dostanie narzędzia terapeutyczne do pracy z tymi punktami. Więc takie doświadczenie, wiedza powiedzmy kliniczna oraz no właśnie umiejętność praktycznego zastosowania odnajdywania i opracowywania tychże punktów. Serdecznie zapraszam na kurs. Zrobię wszystko, żeby i robię wszystko, żeby kurs był przygotowany na 150%. W czasie tego kursu przekażę całą swoją wiedzę, którą posiadam na temat punktów, na sposobów pracy z tymi punktami. Przekażę wszystko, co jest tylko możliwe z mojej strony do przekazania na temat charakterystyki objawowej tychże punktów, więc co tylko będę potrafił, co tylko umiem na tą chwilę i będę umiał w przyszłości, obiecuję, że przekażę w jak najlepszej, jak najbardziej przystępnej formie. Jeszcze raz gorąco zapraszam.